Dzień dobry, Kościele. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy z wami. Może nie wiecie, ale jesteśmy drugi raz u was w tym roku. Byliśmy na waszych 10 urodzinach. Było to wspaniałe doświadczenie dla nas, a dzisiaj się cieszymy z zaproszenia. Spędziliśmy wczoraj wspaniały czas z waszymi pastorami, z Magdą i z Szymonem. A dzisiaj spędzamy wspaniały czas z wami i z Bogiem. Ale zanim przejdę do kazania, chciałbym też jeszcze poprosić moją żonę Beatę. Razem prowadzimy kościół, razem go zakładamy, razem zakładaliśmy drugi kościół, więc potrzebuję wsparcia, żebyście nie zasnęli. Tylko 5 minut i oddaję mikrofon. Drogi Kościele, tak, ja mam na imię Beata, już sobie tylko włączę. I chciałabym się z wami podzielić bardzo krótką zachętą. Przepraszam, powiem to bardzo nieumiejętnie, dlatego że wstałam dzisiaj rano i cały czas Bóg do mnie mówił o pewnym wersecie z Księgi Wyjścia, z rozdziału 12. I mówię, że będę mówić nieumiejętnie, dlatego że nie przygotowałam tego. Po prostu wiem, co Bóg chce powiedzieć, ale oczywiście przefiltrujcie to przez mądrość waszych pastorów, ale chcę się z wami tym podzielić. Jeżeli jesteś pierwszy raz, myślę, że nie będę teraz opowiadać całej historii wyjścia Izraelitów z Egiptu, ale nawet jeżeli jesteś pierwszy raz, wychowywaliśmy się głównie w takiej kulturze katolickiej, więc mniej więcej znamy historię, że jest tam naród wybrany i są plagi egipskie i naród wybrany Izraelici chcą, Hebrajczycy chcą wyjść z niewoli w Egipcie. I dzieje się dużo takich nieprzyjemnych rzeczy, jeśli chodzi o dwór Faraona. I ja chciałabym przeczytać werset, który dotyczy już ostatniej plagi, czyli tej ostatniej, zanim oni wyjdą z Egiptu. A on na początku brzmi bardzo enigmatycznie, ale zaraz wszystko wam wyjaśnię. Księga Wyjścia, rozdział 12, werset 12. Gdy tej nocy, to mówi Bóg, przejdę przez ziemię Egiptu, zabiję wszystko, co pierworodne w ziemi Egiptu, od człowieka aż do zwierzęcia, a nad wszystkimi bogami Egiptu dokonam sądu. Ja, Pan. Brzmi bardzo brutalnie, ale zaraz już tutaj tłumaczę, co się dzieje. Zanim Hebrajczycy, zanim naród wybrany, oni weszli w ten cud, kiedy morze zostało rozdzielone na pół, zanim oni doświadczyli pewnego cudu, to dzieje się tutaj bardzo ciekawa rzecz. Bóg mówi, ja osądzę wszystkich bogów Egiptu i dokonam sądu. I dzisiaj rano dokładnie usłyszałam to słowo sąd. Bardzo w ogóle ekstremalnie dziwne słowo w kontekście Kościoła, bo inaczej widzimy sąd, jeśli chodzi, jak czytamy na przykład Nowy Testament. Ale bardzo wyraźnie słyszałam słowo sąd. Chodzi o to, że zanim widzimy rzeczy w rzeczywistości fizycznej i zanim widzimy, jak zmieniają się rzeczy dookoła, to Bóg tutaj pokazuje, że najpierw dokonuje się pewna zmiana w okręgach niebieskich. Najpierw dzieje się coś, co jest w ogóle poza naszym wzrokiem. Ja nawet miałam taką myśl, kiedy słuchałam uwielbienia, że najbardziej ponadnaturalna rzecz dzisiaj, ona nie dzieje się tutaj w sposób widoczny. Ona się dzieje w okręgach niebieskich, tam gdzie są wszystkie zwierzchności. To jest najbardziej ekstremalnie ponadnaturalna rzecz, którą dzisiaj doświadczacie. Bo Bóg mówi, ja osądzam rzeczy, które stały na przeszkodzie. I wydaje sąd nad tym, co dzisiaj zatrzymuje ciebie i ten kościół. Bóg mówi, wydaje sąd nad chorobą. I ja dzisiaj osądzam smutek. Bo moje dzieci nie będą doświadczać depresji, dlatego że ja mam zadanie dla swoich dzieci. I Bóg mówi, przychodzi sąd, który się dzieje w okręgach niebieskich, nad rzeczami, które sprawiają, że coś jest zatrzymane, albo coś sprawia, że jest jakieś kombinowanie, albo jest jakieś nieprzychylne słowo, albo ktoś mówi źle, a Bóg mówi, ja teraz wydaję nad tym sąd. Osądzam to, aby przygotować wam wejście, które będzie widoczne w sferze fizycznej.
I dlaczego o tym mówię? Z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że widziałam nad wami słowo sąd, kiedy Bóg mówi, ja teraz przechadzam się między wami. I są rzeczy, które sprawiają, że się z tym zmagasz. I ty tego jeszcze nie widzisz. I może ten Kościół tego nie widzi, ale moi aniołowie już dostali wszelkie dyspozycje, co mają robić. Tam już są rzeczy poukładane. Tam są rzeczy poukładane. Bóg w rzeczywistości duchowej dokonał czegoś, czego my dzisiaj może jeszcze nie widzimy. Ale Bóg mówi, to już zostało wykonane. Aniołowie stoją i czekają na mój rozkaz. Jedyna rzecz jest taka, że jeszcze my tego nie widzimy, ale wierzę, że dzisiaj się wykonało coś bardzo niesamowitego w okręgach niebieskich. Bóg przygotował nowe, nawet pastor Szymon powiedział tutaj, że Bóg czyni rzecz nową i w okręgach niebieskich wszelkie zwierzchności są przygotowane na to, że przychodzi nowa rzecz, która zaraz zacznie być widoczna w sferze fizycznej i Bóg mówi, ja osądzam depresję na tym miejscu, osądzam chorobę, nie zgadzam się na to, abyście wy czuli, że diabeł zatrzymuje was i ten Kościół. To jest sąd według Bożego serca. Kiedy on się nie zgadza na to, aby cokolwiek zatrzymywało to miejsce. Widziałam nawet słowa, które były sądzone. Jeżeli są słowa nieprzychylne, jeżeli one są zatrzymujące, jeżeli jest kłamstwo wypowiadane przeciwko wam. Bóg mówi, to ja po prostu łamię to i wydaję sąd nad tymi słowami. I druga rzecz, to jest pierwsza rzecz, że przychodzi wolność do waszego życia, bo Bóg powiedział, ja wydałem sąd nad sytuacją, która dzisiaj ciebie zatrzymuje. A druga rzecz jest taka, że wszystko, co jest w nowej rzeczywistości duchowej, Bóg objawia waszym pastorom. Oni już tam są. Oni nie są w rzeczywistości fizycznej, tej, która dzieje się teraz, tutaj. Oni rozumieją, co Bóg mówi, co się zmienia, jaka zmiana przychodzi duchowa na ten świat. I oni już tam są. I to jest może słowo zachęty dla kogoś z was, że czasami my podejmujemy takie decyzje, że coś nam nie pasuje, bo coś może jest jakaś decyzja pastorów, coś czujemy, że jest inaczej, albo jakiś kościół robi to inaczej. Chcę wam powiedzieć, że to dlatego, że my jeszcze jesteśmy w tej naszej sferze fizycznej, ale oni już są w tym cudzie. I to może sprawić, że czasami my nie widzimy rzeczy, bo widzimy je po ludzku. Bo nie wiem, bo może muzyka za głośno, bo może pan, który mnie wita, jest za wysoki, a ta pani ma zbyt blond włosy. To są, że my nie możemy patrzeć fizycznie na rzeczy, które są duchowe. I czasami będzie cię kusić, żeby przyjść i powiedzieć, ja tego nie czaję, ja tego nie rozumiem, dlaczego tak, dlaczego nie może być inaczej, przecież coś działało tyle lat albo w innym kościele, bo Bóg ma sezon dla was, nie dla innego kościoła, o to nie jest nasza sprawa. To jest sprawa tamtego przywódcy, co Bóg ma dla nich. Ale Bóg ma coś dla tego kościoła i wasi pastorzy, oni już zostali przeniesieni. Oni rozumieją Boże myśli, oni wiedzą, w jakim miejsce Bóg prowadzi kościół. Oni bardzo dobrze to wiedzą. I decyzje, które podejmują i zapraszają was do tego, jest dlatego, że to wszystko jest w Bożym Królestwie bardzo połączone. Jeżeli ty mówisz, zgadzam się na to, idę za nimi, to Bóg mówi, jesteś połączony, bo mam cel dla tego Kościoła. Chcę, żebyście się czuli bardzo zachęceni, że Bóg wie, co robi tutaj w tym miejscu, nawet jeżeli może pewnych rzeczy nie widać. I że Bóg bardzo dobrze wie, i ma bardzo dobry flow, wybaczcie, takie słownictwo, z przywództwem i z pastorami. I oni już tam są. Bóg ich tam już zabiera, Bóg im to objawia. Poddaj się temu. Poddaj się temu z radością. Dlatego, że kiedy przyjdą potężne owoce, to ty będziesz jadł te owoce, ty będziesz częścią tego owocu. Więc czujcie się, drogi Kościele, zachęceni, że coś pięknego się teraz dzieje i że całe niebo jest gotowe na to. Tylko po prostu zróbcie ten krok za pastorem Szymonem, za pastor Magdą i powiedzcie, idziemy. Idziemy w to, co wy mówicie, bo wiemy, że wy już tam jesteście i chcemy już odrzucić patrzenie fizyczne i patrzenie takie ziemskie, ale chcemy otworzyć nasze oczy duchowe i chcemy już być tam razem z wami. Niech was Bóg błogosławi i oddaję już mikrofon Arturowi. Okej.
pozwólcie, że szybciutko się rozłożę. Oj, tak. Słuchajcie, dzisiaj chcę mówić na temat tego, że każdy może zrobić coś. Każdy może zrobić coś. I kiedy weszliśmy do waszego kościoła, pytam pastora Szymona, co to za rękawice, czy ręce wiszą u was pod sufitem w kawiarni. Pomyślałem, że coś mogło się wydarzyć tydzień temu na nabożeństwie, ale uspokoił mnie, mówi, że to są ręce sługi. I kiedy w trakcie uwielbienia, kiedy byliśmy tutaj, kiedy modliliśmy się, kiedy uwielbialiśmy Boga, mówię tak, no to chyba rzeczywiście Bóg mnie tak nakierował, aby dzisiaj dzielić się tym właśnie, co za chwilę usłyszycie. Każdy może zrobić coś. Każdy może być sługą. Każdy może zrobić coś, aby spotkać Boga, aby doświadczyć Jego obecności w swoim życiu, aby doświadczyć Jego błogosławieństwa, aby doświadczyć jakiegoś przełomu. I każdy może zrobić coś, aby błogosławić innych ludzi. Każdy może zrobić coś, aby inny człowiek mógł spotkać się z Bogiem. Właśnie ktoś kiedyś powiedział następującą rzecz. Każdy może zrobić coś. Niektórzy mogą zrobić więcej. Nieliczni mogą zrobić wiele. I problem w tym stwierdzeniu polega na tym, że musimy zacząć od tego małego, może wydaje się małego coś, aby móc zrobić wiele, aby móc zrobić naprawdę coś znaczącego z Bogiem. Więc każdy może zrobić coś, aby poznać Boga. Ofiarowanie naszego czasu, naszych talentów, naszych dóbr materialnych Bogu zwykle właśnie zaczyna się od czegoś. Wiecie, ja przypominam sobie różne takie wydarzenia, historie ze swojego życia, kiedy miałem kilka lat mniej i kiedy byłem na różnego rodzaju konferencjach i kiedy padały z ust usługujących, z tych, którzy stali z mikrofonem, wielkich ludzi, tak oni się jawili wtedy mi, do dzisiaj są wielcy przed Bogiem, ale kiedy mówili o jakimś poświęceniu, o zrobieniu czegoś, to wydawało się wręcz nieuchwytne. I wiem, że kiedy może czytasz Biblię, kiedy czytasz historię Starego Testamentu, mam nadzieję, że je lubicie, bo dzisiaj będą trzy krótkie historie ze Starego Testamentu. Kiedy czytasz je, może się wydawać, że to, co się działo, że cuda, które działy się za pośrednictwem proroków, to są rzeczy niemożliwe, są rzeczy nieuchwytne. Ale każdy z nich zrobił coś, każdy człowiek zrobił coś i doświadczył Boga, doświadczył Jego obecności, doświadczył zmiany. Wiecie, Bóg chce wpływać na nasze życie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że ktoś z was się ze mną zgadza, że Bóg chce wpływać na twoje życie, możesz powiedzieć amen. Część z was tak, to mnie zachęca, możemy iść dalej. A wierzę, że wy, którzy jeszcze nie powiedzieliście amen, to na koniec tego nabożeństwa się ze mną zgodzicie. Bóg chce wpływać na nasze życie, ale nie tylko na nasze życie. Bóg chce nie tylko wpływać na moje życie, ale za pośrednictwem mojego serca sługi i moich rąk sługi chce wpływać na życie innych ludzi. Na życie ludzi, którzy są w kręgu mojego wpływu, którzy są w kręgu Twojego wpływu. Więc Bóg chce wpływać. I więc, żeby Bóg mógł wpływać na Twoje życie, żeby Bóg mógł wpływać na życie ludzi, którzy są w Twoim kręgu, w Twoim otoczeniu, musimy zrobić coś. I chciałbym was teraz zabrać na krótkie przejście przez trzy wydarzenia. We wszystkich udział miał, główną rolę grał, poza oczywiście Bogiem, prorok Elizeusz. I te trzy historie dzieją się w II Księdze Królewskiej na przestrzeni trzech rozdziałów. Kiedy czytałem to niedawno, to stwierdziłem, że to jest takie miejsce, gdzie dzieją się same cuda w Biblii, ale skoro one są, to ja i ty możemy zrobić coś, doświadczać Bożego cudu. I chciałbym powiedzieć o pierwszej historii. Pierwsza historia to jest druga Księga Królewska w rozdziale trzecim. Tam czytamy taką historię, że trzech królów i trzy narody, czyli król Edomu, król Judy, król Izraela, musieli wybrać się na wojnę z Moabitami, z potężnym królestwem Moabu. Więc spakowali się, zebrali swoje wojska, zebrali wszystko, całą swoją logistykę, zebrali i ruszyli na tą wojnę.
Tydzień maszerowali, doszli do miejsca, w którym miała się stoczyć ostateczna bitwa i zauważyli, że nie mają wody. Coś nie zagrało w ich logistyce. Potrzebują specjalisty. A tym specjalistą okazał się Eliasz. I oni oczywiście, kiedy czytasz księgi Starego Testamentu, kiedy któryś król miał jakiś problem, znalazł się w dramatycznej sytuacji, biegł do proroka. Biegł do proroka i mówi, słuchaj, zapytaj Boga, co mamy zrobić, jakie jest rozwiązanie. I tym było, i tym razem było tak samo. Więc pobiegli do proroka Elizeusza i mówią, słuchaj, nie mamy wody, zrób coś. W domyśle zawołaj do swojego Boga, aby dał nam wodę. Myślę, że każdy z nas przynajmniej raz w swoim życiu znalazł się w sytuacji, kiedy musiał zawołać do Boga. Potrzebuje coś, potrzebuje jakiegoś rozwiązania. I pozwólcie, że odczytamy księgę, drugą księgę królewską, rozdział 13, wersety 16 i 18. I czytamy tutaj następujące słowa. Tak mówi Pan. To mówi już Elizeusz, daje instrukcję tym trzem królom. Tak mówi Pan. Poróbcie w tej rzecznej dolinie rowy. Liczne rowy. Bo jak mówi Pan, nie poczujecie wiatru, nie zobaczycie deszczu, a jednak ta dolina wypełni się wodą tak, że będziecie pić wy i wasze zwierzęta. Ale na tym Pan nie poprzestanie. Wyda on także Moab w wasze ręce. Więc znaleźli się w dramatycznej sytuacji, w ogromnym braku, nie mieli wody, całe wojsko, ich bydło, które miało być do tego, aby mogli spożywać posiłki, mogło umrzeć. I wołają do Boga, Elizeusz woła do Boga i dostają odpowiedź. Myślę, że kiedy ty wołasz do Boga o coś, o jakąś sprawę w swoim życiu, oczekujemy, że ona będzie rozwiązana z reguły tak, jak chcemy i zgodnie z naszą potrzebą. Potrzebą tych trzech króli była woda. Więc kiedy oni się modlili, kiedy wołali do Elizeusza, ja wyobrażam sobie to w ten sposób, że oczekiwali, ja tak bym oczekiwał, że Bóg wyśle kilka cystern z wodą. One skądś przyjadą, odkręcą zawory w tych cysternach i napoją siebie i całe wojsko i swoje bydło. Natomiast jaką instrukcję dostali od Boga? Weźcie narzędzia i wykopcie rowy. Zobaczcie na ważny fakt. Biblia mówi, kiedy byśmy czytali wcześniejsze wersety, że byli umęczeni już całotygodniową podróżą, całotygodniową drogą. Więc czy Bóg tego nie wiedział? Bóg to wiedział, a Bóg mówi, to weźcie narzędzia, weźcie może jakieś koparki, chociaż wtedy ich nie mieli, raczej to były proste narzędzia, wykopcie rowy. Więc byli zmęczeni trudami tygodniowej podróży, byli spragnieni, zmęczeni, może zniechęceni w jakiś sposób, wołają do Boga, a Bóg mówi, okej, chcesz wody, weź i kop dziury. Nie wiem, czy mieliście takie doświadczenie, ale moje doświadczenie życia z Bogiem jest bardzo podobne z tym słowem. Potrzebuję czegoś, wołam do Boga i chyba nigdy mi się nie zdarzyło tak, żeby Boże zaopatrzenie przyszło w taki sposób, w jaki sobie wyobrażałem. Dlaczego tak jest? Dlatego, że Bóg chce nas czegoś uczyć. Dlatego, że Bóg potrzebuje, abyś ty zrobił coś, aby twoja wiara wzrosła, aby twoje zaufanie do Boga wzrosło. I teraz uważajmy, co się dzieje. I oni kopią te rowy. Następnego dnia rowy zapełniają się wodą. Rowy zapełniają się wodą. I tu jeszcze jest ważna rzecz w tym tekście. Elizeusz mówi, nie poczujecie wiatru, nie zobaczycie deszczu, a jednak ta dolina wypełni się wodą. Czyż to nie jest niesamowite, piękne i pełne Bożej zachęty i mocy słowo do każdego z nas? Okoliczności, które widzisz dookoła siebie, pokazują, nie ma wiatru, nie ma wody, nie pada deszcz, niby czym te rowy miałyby się napełnić. Ale skoro Bóg powiedział do nich, wykopcie te rowy i dalej mówi, nie usłyszycie nic, nic się nie będzie działo. Wiecie, w naszym życiu chrześcijańskim, w naszej relacji z Bogiem nieraz tak jest. Nic nie słyszę, nic nie odczuwam. Naszą naturą oczywiście jest to, abyśmy słyszeli, abyśmy odczuwali, bo wtedy wiemy, że Bóg działa. Ale Bóg działa zawsze.
Bóg działa zawsze, nawet wtedy, kiedy nie słyszysz, nie widzisz i rowy zapełniły się wodą. Kiedy nie odczuwasz niczego, czasem spotykam ludzi, którzy mówią, pastorze, ja nic nie czuję, Bóg do mnie nic nie mówi, katastrofa. Bóg się chyba na mnie obraził, przestał mnie słuchać, przestał mnie słyszeć, ze mną jest chyba coś nie tak. Może jesteś w takim miejscu, ale chcę cię zapewnić, jeśli zrobiłeś to coś, jeśli masz relację z Bogiem, jeśli ufasz Mu, może musiałeś coś wykonać, to twoje rowy zapełnią się wodą. Posłuszeństwo Izraelitów, posłuszeństwo tamtych ludzi było kluczem do odblokowania Bożego zaopatrzenia, do odblokowania Bożej obecności w ich życiu. I czytamy dalej wersety 20-24, które mówią: następnego dnia rano, w porze składania ofiary z pokarmów, od strony Edomu zaczęła napływać woda i okolica stała się jej pełna. I uwaga! Moabici tymczasem usłyszeli, że królowie wyruszyli, aby z nimi walczyć. Skrzyknęli zatem wszystkich zdolnych do walki i stanęli na granicy. Gdy wstali wcześnie rano, a wschodzące słońce nadało wodzie kolor czerwieni, Moabitom wydawało się, że widzą przed sobą krew. Powiedzieli więc sobie, to jest krew. Królowie zwrócili się przeciwko sobie i pobili się nawzajem. Teraz połupy Moabie. Gdy jednak podeszli pod obóz Izraela, Izraelici powstali i uderzyli na nich tak, że ci musieli ratować się ucieczką. Swoim uderzeniem pokonali Moab. Zwróćmy uwagę na kluczową rzecz. Gdyby Eliasz zawołał do Boga i Eliasz i Bóg wskutek wołania Eliasza o wodę podstawiłby te wcześniej wspomniane cysterny z wodą, prawdopodobnie nie miałby miejsca drugi cud w tej historii. Zobaczcie, jedno posłuszeństwo, które może nie było dla nich wygodne, kopanie rowów, doprowadziło do tego, że Bóg rozwiązał ich większy problem. Pokonanie wroga. Pokonanie wrogiego wojska Moabu. Właściwie nic więcej nie musieli zrobić. Gdyby nie te rowy, w których była woda, która wydawała się wskutek oddziaływania słońca, która wydawała się królowi Moabu, że to jest krew, nie wydarzyłby się drugi cud. Bóg nie rozwiązałby tego najważniejszego ich problemu, najważniejszej sprawy, którą wtedy mieli do załatwienia ze swoimi wrogami. Potrzebowali wody do picia, Bóg im ją dał w inny sposób, ale Bóg już wiedział, co zrobić dalej w ich życiu. Wiecie, i Bóg tak działa w naszym życiu. On wie, co jest dalej. On wie, co jest za zakrętem. On wie, co jest w twoim życiu i On wie, co będzie jutro w twoim życiu. I On chce zaspokajać twoje życie. On chce, żebyś ty zrobił coś. Może właśnie nawiązując do serca sługi, On chce, żebyś zrobił coś, żeby twój bliźni był zaopatrzony, żeby inny człowiek mógł spotkać Chrystusa. Po prostu potrzebujemy być Bogu posłuszni, nawet wtedy, kiedy absolutnie nie rozumiemy, co On od nas chce i dlaczego taką drogę dla nas wybrał. Wiecie, Bóg naprawdę myśli o nas dobrze. Czasem nam się wydaje, że Bóg zapomina, że Bóg nie rozumie mnie, co ja potrzebuję i w jaki sposób możemy kłócić się z Bogiem. Wiecie, ale w Księdze Jeremiasza są takie słowa, które mówią, że Bóg ma o nas dobre myśli. Nie myśli o niedoli, ale myśli o pokoju. I mówi tam dalej prorok Jeremiasz, że jeżeli, nie mamy tego, że jeżeli będziemy szukać Boga całym sercem, teraz mamy, możecie przeczytać, to On będzie z nami. Bóg będzie odpowiadał na to, co, na nasze wołanie. Bóg będzie odpowiadał na nasze poszukiwanie Go. Dlatego, że Bóg, dobry Bóg wie, gdzie i kiedy będziemy potrzebować różnych rzeczy. On tego naprawdę wie. A my potrzebujemy wiedzieć jako chrześcijanie, jako ludzie, że On to wie i nie musimy wpadać w panikę w naszym życiu, bo On będzie Cię błogosławić. Więc oni nie mieli wtedy nic, ale mogli wykopać rowy, mogli być przygotowani na Bożą odpowiedź. Oczywiście możemy zadać pytanie, w jaki sposób mam być przygotowany na Bożą odpowiedź. Różne są sytuacje. Ale miej relacje z Bogiem, miej relacje ze swoim Kościołem, miej relacje ze swoimi przywódcami i słuchaj, co Bóg mówi.
Druga historia. Była pewna wdowa. To jest kolejny rozdział tej samej księgi. Była pewna, przepraszam, kobieta. Wybaczcie, mam małe zamieszanie. Była pewna kobieta, której mąż zmarł. Mąż tej kobiety był uczniem kogoś by innego, jak nie proroka Elizeusza. Człowiek ten zmarł i kobieta zaczęła mieć problemy finansowe, co w tamtych czasach było oczywiste. Więc przyszli dłużnicy, Biblia mówi, że przyszli do niej wierzyciele i powiedzieli, daj nam swoich synów, abyś mogła spłacić długi. Nie wiem, czy jej mąż, uczeń Elizeusza, narobił długów i została z problemem. Może to, drodzy panowie, do nas jest jakieś słowo zachęty, nazwijmy to, aby nie robić długów, aby dobrze zarządzać finansami. Ale w każdym bądź razie ta kobieta miała problem. Przyszli ludzie, przyszli dłużnicy, mówi, daj nam swoich synów, bo potrzebujemy odzyskać to, co jest nasze. Więc co zrobiła ta kobieta? Oczywiście poszła do Elizeusza. Nie wiem, jak ta scena mogła wyglądać. Może była to dość burzliwa rozmowa, ale na pewno powiedziała Elizeuszowi, jestem w potrzebie, co się wydarzyło? Mój mąż tobie służył, a dzisiaj jestem w dramatycznej sytuacji. Dzisiaj nie mam nic. Dzisiaj przyszli, zabrali moich synów. Co ja pocznę? Wiecie, myślę sobie, że mogła czuć jakąś ogromną niesprawiedliwość. Otóż jej mąż służył Bogu, służył Elizeuszowi, a teraz została z tym wszystkim sama. Gdzie jest Bóg? Gdzie jest jakaś sprawiedliwość? I Elizeusz jej mówi, to jest druga Księga Królewska, 4 rozdział, wersety 2 i 4. I Elizeusz pyta tą kobietę, co mogę dla ciebie zrobić. I posłuchajmy tego tekstu. Więc Elizeusz pyta tą wdowę, co mogę dla ciebie zrobić? Powiedz mi proszę, czy masz coś jeszcze w domu? A ona na to, pozostał twojej służącej tylko mały flakonik z oliwą. Dobrze, odpowiedział. Udaj się zatem do wszystkich swoich sąsiadów i pożycz od nich puste naczynia. Zadbaj też, by tych naczyń nie było zbyt mało. Potem wejdź do domu, zamknij drzwi za sobą i za swoimi synami i nalewaj oliwy do wszystkich tych naczyń, a pełne naczynia odstawiaj. I historia kończy się tak, że tej oliwy było już tak dużo, skończyły się te naczynia i czytamy 7 werset. Poszła więc i opowiedziała o tym mężowi Bożemu, a on na to, idź, sprzedaj oliwę i spłać dług, a z tego, co pozostanie, utrzymuj siebie i swoich synów. Elizeusz pyta, co mogę dla ciebie zrobić? Dobrze wiedzieć, co Bóg może dla nas zrobić. Dobrze wiedzieć, o co Boga poprosić. Wiecie, czasem jest tak, że ludzie sprawiają wrażenie, to jest takie moje doświadczenie pastorskie, że nie wiemy nawet, co zrobić, o co zawołać. Że stajemy w takim miejscu totalnej dezorientacji i już nie wiemy w ogóle, co mamy zrobić. W którą stronę pójść. I Bóg stawia Elizeusza na jej drodze i mówi, co mogę dla ciebie zrobić. Pomaga jej dalej, pytając jej, powiedz mi, czy masz coś jeszcze w domu. I czy ona miała cokolwiek w domu? Synów już nie miała. Została jej mała buteleczka oliwy. Co z tą oliwą można zrobić? Prawdopodobnie wartość tej oliwy nie była zbyt wysoka, więc nie mogła za tą oliwę wykupić swoich synów. A gdyby ich wykupiła nawet za tą oliwę, prawdopodobnie umarłaby następnie z głodu ona i jej synowie. Praktycznie bez rozwiązania. Ale Elizeusz mówi, czy masz coś jeszcze? Masz flakonik oliwy? To dobrze. Czyli coś masz. Wiecie, kiedy czytam to słowo, widzę wyraźnie, że zawsze coś masz w swoich rękach. Nawet kiedy wydaje się, że nie mamy już nic.
I to dotyczy naszego życia, możemy być w jakiejś trudnej sytuacji. Wiecie, to dotyczy również przywódców Kościoła, pastorów. Czasem wydaje nam się w jakiejś sytuacji trudnej, no nie mam już nic. Wiecie, ale Pismo Święte jest prawdziwe. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza mówi, że cała Biblia jest natchniona, pożyteczna do nauki, do wykrywania błędów i tak dalej. Wiecie wręcz, więc musimy wierzyć Pismu Świętemu, co tam jest napisane. Więc ona myślała, mam tylko mały flakonik, ale to jest ta rzecz, którą mogła użyć. Co mogę dla ciebie zrobić? Pyta Bóg. Co masz i co możesz dać? Co możesz użyć? Wiecie, każdy może zrobić coś. To jest początek tego kazania. Każdy może zrobić coś. I jestem przekonany, że może jeżeli jesteś w trudnej sytuacji, jest coś, co możesz dać albo coś, co możesz użyć, co Bóg będzie mógł błogosławić i co Bóg będzie mógł rozwijać. Zobaczcie, co dalej mówi Elizeusz. Pierwszy pyta, czy coś ma, a kiedy powiedziała mu, że ma ostatnią niewielką ilość oliwy, mówi to idź do sąsiadów i pożyczaj naczynia. Pożycz, ile się da. Mówi także, udaj się do wszystkich swoich sąsiadów i zadbaj, aby tych naczyń nie było zbyt mało. Zobaczcie, jak Bóg jest zainteresowany tym, aby nam błogosławić. Ale dzieje się to tylko wtedy, kiedy ty i ja zrobimy coś. Inaczej nie działa. Mówi, postaraj się, abyś miała dużo tych naczyń. To już sugeruje wielki cud i Boże zaopatrzenie. Zrób coś, przygotuj się. Wiecie, zdarza się tak, że ludzie czekają, zawołają do Boga i myślą, że teraz wszystko samo się rozwiąże, a jeżeli Bóg już tego nie rozwiąże na następny dzień, to na pewno pastor Szymon to rozwiąże. A jak nie on, to pastor Magda. Amen. Amen. Nie wiem, czy wam pomogłem. Dobrze wiedzieć. Tylko wiesz, oni potem przyjdą do was i powiedzą, mój drogi bracie, moja droga siostro, użyj tego, co masz. Bardzo dobrze, amen. Co za kościół. Pozwólcie, że zostanę tu jeszcze 3 godziny i będę mówił i mówił. Chyba mnie słuchacie. Więc przygotuj się, przyłóż się do tego, aby twoich naczyń było dużo. Nie oczekuj, że ktoś coś za ciebie zrobi. Przecież kiedy będziesz szukał tych naczyń, gromadził je, to Bóg będzie cię wspomagał. Nie możesz czekać nie wiadomo na co, na tak zwaną gwiazdkę z nieba. I użyj tego, co masz, kiedy już miała tych naczyń jakąś ilość. Może też, kiedy chodziła po sąsiadach i prosiła, aby jej pożyczyli naczynia, może ją to też naraziło na jakieś nieuprzejmości, może na jakieś drwiny. Może sympatyczne sąsiadki, które wszystko wiedzą, co się na wsi dzieje, przepraszam, na ulicy, na osiedlu, tacy jesteśmy, wszystko o wszystkich wiemy. Może one z niej drwiły, mówi, po co ci te naczynia, jak ty kobieto już nic nie masz. Ale ona miała obietnicę, idź i nalewaj. Więc używaj tego, co masz. Bóg może użyć niewielkiej rzeczy, którą masz, aby błogosławić twoje życie, aby użyć ciebie i twojej, może twoich niewielkich zasobów, które może tobie wydają się, że są niewielkie, może użyć, aby błogosławić życie innych ludzi, rozwijać Boże Królestwo. Jeszcze jedna myśl z tego też się nasuwa. Komu ufasz? Bo ona mogła spojrzeć na swoją buteleczkę z oliwą, powiedzieć Elizeuszu, wystarczy już, mój mąż umarł, mam ostatnią niewielką ilość oliwy, nie chcę już tego słuchać. Schowam ją na tak zwaną czarną godzinę i będę czekać, może się coś wydarzy. Wiecie, ale to nie jest Boże działanie, to nie jest Boże Królestwo, kiedy chowasz. Po pierwsze, sam możesz się ograbić z Bożego błogosławieństwa. A poza tym, kiedy chowasz rzeczy dla siebie, nie błogosławisz innych. Nie błogosławisz bliźniego, ludzi, których spotykasz na swojej drodze. Nie błogosławisz swojego kościoła. To nie jest Boże działanie. Bo Bóg pomnaża to, co my dajemy. Bóg używa to, co my bierzemy do swojej ręki i zaczynamy to używać na Jego chwałę. Potrzeby tej kobiety zostały zaspokojone. Historia kończy się tak, że mogła nawet sprzedać tą oliwę i mieć na swoje utrzymanie. Jak to się wydarzyło? Bóg wie, jak to się dzieje.
i zapewne wy też wiecie. Używaj tego, co masz, a Bóg będzie to pomnażał. Więc Bóg chce, abyś używał rzeczy, które masz. I ostatnia historia. Sytuacja, którą sobie nazwałem, możesz, a nie musisz. Możesz mieć serce sługi i ręce sługi, ale nie musisz. Możesz doświadczać Bożego błogosławieństwa, Bożej obecności, ale nie musisz. Po pierwsze dlatego, że masz wolną wolę i możesz decydować, co zrobisz. I jest taki człowiek, oczywiście w tej samej księdze, druga księga królewska. Człowiek, który był wojskowym, który był głównym generałem króla Damaszku. I na jednej z wypraw wojennych nabawił się trądu. Człowiek miał na imię Naaman. Bardzo ładne męskie imię, Naaman. I był na jednej wyprawie, nabawił się trądu. I miał też w swoim domu służącą, którą zresztą prawdopodobnie przywiózł z jakiejś wyprawy wojennej, która była na terenach Judy. I ta dziewczynka, czytamy w drugiej Księdze Królewskiej, 5 rozdziale, powiedziała swojej pani, że jest w Izraelu pewien prorok. Wiecie, o którego proroka chodzi? O Elizeusza. Jest pewien prorok, który może pomóc mojemu panu. Więc jego król wysłał go. Wiemy z tej historii, że najpierw pojechał do króla Judy i mówi, uzdrów mnie, i dość była taka niezręczna sytuacja, więc został ten Naaman przekierowany do Elizeusza, spotyka się już z Elizeuszem, mówi mu, mam trąd, proszę, żebyś mnie uzdrowił, mam dużo darów dla ciebie, dużo złota, proszę, żebyś mnie uzdrowił. I 10 i 12 werset 5 rozdziału drugiej Księgi Królewskiej czytamy następujące słowa. Elizeusz natomiast wysłał do niego posłańca z wiadomością. Idź i 7 razy wykąp się w Jordanie, a twoje ciało odzyska zdrowie i będziesz czysty. Lecz Naaman rozgniewał się i odjechał. Powiedział, myślałem sobie, no na pewno wyjdzie, stanie, wezwie imienia Pana swojego Boga, przesunie dłonią nad chorym miejscem i usunie trąd. I zadaje pytanie, czy rzeki Damaszku, Abana i Parpar nie są lepsze niż wszystkie wody Izraela? Czy nie mogę wykąpać się w nich i być czysty? Odwrócił się więc i odjechał gniewny. Zdenerwował go Elizeusz. No, Elizeusz miał jakieś takie trudne przemowy do osób. Ale ostatnią osobę, ostatnia historia zdenerwował Naamana. Wiecie, prawdopodobnie, i kiedy przyjrzymy się tej historii, kiedy przyjrzymy się Naamanowi, on nie był w jakiejś dramatycznej sytuacji. On nie był w takiej sytuacji jak wojsko Izraela, Judy i Edomu, które stanęło na pustyni i nie miało wody. Nie był w tak dramatycznej sytuacji jak wdowa, której zostało troszeczkę oliwy w domu. Naaman miał pewnego rodzaju luksus wyboru. Myślę, że podróż do Izraela była jedną z opcji, którą miał. Był chory, doskonali lekarze damasteńskiego królestwa nie mogli mu pomóc. Usłyszał o jakiejś jeszcze jednej opcji. Pomyślał sobie prawdopodobnie, pojadę, sprawdzę, co mi szkodzi. Mogę wszystko. Więc wziął i pojechał. Zapewne miał rozwiązanie, czytamy w Biblii, że wiedział, jak to ma nastąpić. Że prorok ma wyciągnąć dłoń, uzdrowi go, wezwie Boga, będzie zdrowy i pojedzie z powrotem. Wszystko będzie trwało bardzo krótko. Tego samego dnia wróci do domu. Oczywiście wiemy, że z uwagi na odległość i na środki komunikacji nie było to możliwe, ale sprawa zostanie szybko załatwiona po mojemu, tak jak ja chcę, tak jak ja uważam i będzie po sprawie. Widzimy, że tak nie jest. Widzimy, że on się obraził. Obraził na to, co Bóg do niego mówi. Odpowiedział z pewną złością, z pewnym obrzydzeniem. Na szczęście czytamy też tej historii, że miał mądrzejszego prawdopodobnie od siebie sługę, który namówił go, żeby jednak zanurzył się w tej wodzie. Więc zanurza się, zostaje uzdrowiony, doświadcza cudu. Więc widzimy w końcu pewnego rodzaju akt posłuszeństwa, który otworzył drzwi do ponadnaturalnego błogosławieństwa w jej życiu i uzdrowienia. I rzeczywiście, kiedy zanurzył się 7 razy, Bóg odpowiedział i Bóg zaspokoił jego potrzebę. Wiecie, i to jest ta historia,
że możesz coś zrobić, ale nie musisz. Naaman nie musiał tego zrobić. On mógł wrócić oburzony, obrażony i powiedział, trudno, nie udało się. Jaki byłem, taki wróciłem. Nic się nie zmieniło. Wiecie, ale kiedy patrzę na tą historię, to widzę, że widzę ludzi, widzę nas jako ludzi, kiedy są sytuacje, kiedy też wiemy po swojemu, po pierwsze, jak ma Bóg zadziałać, a jak Bóg nie zadziała, to jestem obrażony. Wiem, jak sprawy mają wyglądać. Myślę, że Elizeusz sobie może gdzieś w głowie, a może i na głos powiedział, nie będzie mi ten człowiek jeszcze przez jakiegoś swojego sługę mówił, co ja mam robić. Przecież on po pierwsze miał do mnie przyjść, miał stanąć przede mną, nie będę rozmawiał z żadnym sługą. Ja wiem lepiej, bo ja jestem większy. Wiecie, i my często tak robimy. Odrzucamy pewnego rodzaju posłuszeństwo. To, co Bóg do nas mówi, lub to, co mówią do nas nasi przełożeni, nasi pastorzy, czasem nas denerwuje. Ja się tym też dzieliłem, w tym pewnego rodzaju nie będzie mi pastor mówił, co ja mam robić. Wiecie, wiem, że wy nie macie takich problemów, ale może ktoś, kto nas ogląda, ma takie problemy. To chcę ci powiedzieć jedną rzecz i tak będziemy kończyć to dzisiejsze kazanie. Bardzo pozytywnie. Wiecie, bo ja ostatnio takie doświadczenia miałem pod rząd kilka. Kiedy przychodzisz do pastora, przychodzisz do kościoła, jest zawsze jakaś grupa ludzi, która wszystko wie lepiej. Co nie znaczy, że nie masz jakiegoś spojrzenia, może nawet i właściwego. Wiecie, przychodzą ludzie, którzy chcą od ciebie czegoś, chcą od pastora czegoś. Bardzo często przychodzą i oczekują, że oni się tutaj rozwiną jakoś w tym miejscu. Mogą, każdy może. My mamy takie podejście. Czasem niektórzy, mam takiego przyjaciela, który patrzy, jak rozmawiam z pewnymi ludźmi w kościele i jak wyciągam ręce, dzwoni potem do mnie i mówi, ale ty tak na serio z tym człowiekiem? Ja mówię, słuchaj, będę tak długo próbował, aż się uda. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, nawiązując do Naamana, że on mógł być uzdrowiony, ale był w procesie, kiedy był obrażony, już się pakował, wracał do domu. Wielu ludzi nie chce słuchać, obraża się, bo ma swoje rozwiązania. Mogą mieć, musisz, nie możesz. Problem nie jest taki, że Naaman wróciłby z trądem do domu i prawdopodobnie ten trąd by go wykończył. Wielu ludzi postępuje bardzo podobnie. Pastor nie ma racji, albo w momencie, kiedy trzeba coś użyć, kiedy trzeba może wykopać rów na wodę, kiedy może trzeba użyć tej ostatniej, najcenniejszej rzeczy, którą masz, która przesłania ci wszystko, co jest wokół ciebie, przesłania ci Boga, decydujesz się nie, albo obrażasz się i wychodzisz. Problem jest taki, że zostają dalej ze swoim trądem. I chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Nie planowałem tego, kiedy tu jechałem, ale może to jest coś, co dotyczy akurat kogoś, kto nas słucha, może kogoś z was. Jeżeli masz taką postawę, ja wiem ciągle lepiej, to przeproś Boga za to, bo to tobie nie będzie służyło. To nie jest ani postawa sługi, ani ręce sługi, ani Bóg nie będzie mógł ci błogosławić, ani ludziom wokół ciebie. Po prostu nastaw się na akty wiary i posłuszeństwo Bogu, co Bóg chce w twoim życiu. Posłuchaj tego, co ludzie do ciebie mówią. Może masz jakiś problem i szukasz rozwiązania, a Bóg wysyła ci ludzi i mówią ci, co masz zrobić, co powinieneś zrobić, to posłuchaj ich, bo to najprawdopodobniej Bóg ci ich wysyła. Bo jak zauważyliście w tych trzech historiach, kiedy wołano o wodę, Bóg nie podstawił im cystern. Bóg dał im łopaty, aby wykopali rów. Kiedy zabrano synów na zapłatę długów, Bóg mówi, co masz? Masz tak niewiele? To nie jest tak niewiele, to jest bardzo dużo. Zacznij to używać. Wiecie, to jest pewnego rodzaju ryzyko. Często Bóg nas mówi, używaj rzeczy, ale nie dla siebie, ale używaj je dla innych ludzi. Użyj je w kościele, użyj je z kościołem, po to, aby Boże Królestwo się rozprzestrzeniało.
Jeśli mogę prosić Ciebie, drogi bracie, do instrumentu, żebyśmy mogli, nie wiem, czy tak się zwracacie do siebie, ale kiedy wszedłem do waszego pięknego kościoła, to widziałem piękne serce. Nie wiem, czy tak dlatego, że my z serca metropolii przyjęliśmy i to serce, ale wiem, że macie wielkie serca. To widziałem napis bracia i siostry, więc myślę, że to jest dobrze. Jeśli możemy, kościele, wstać, aby chwilę jeszcze spędzić na modlitwie, na może jakimś rozmyślaniu. Ufam, że Bóg w jakiś sposób mówił do was w trakcie tego kazania. I chciałbym wam zadać pytanie. Możecie zamknąć już oczy, modlić się, rozmawiać z Bogiem. Możesz być w jednej z tych grup, więc możesz być w grupie ludzi, którzy muszą zrobić jakieś rzeczy, rzeczy, których nie rozumiesz. Może jesteś wykończony, może Bóg coś do ciebie mówi, a ty kłócisz się z Nim w jakiś sposób. A możesz rozmawiać, Boże, przeprowadź mnie przez to. Pomóż mi zaufać Tobie we wszystkim. Może jesteś w sytuacji, kiedy masz tą najcenniejszą rzecz. Może jesteś w jakimś braku i wydaje ci się, że już nic nie może się wydarzyć. Może jest jakaś najcenniejsza rzecz w twoim życiu, która przesłania ci samego żywego Boga, który chce mieć z tobą relację, który chce, żebyś zaufał Jemu, który chce, żebyś zaczął z Nim żyć. Może to jest moment, w którym powinieneś zaprosić Chrystusa do swojego życia. Powiedzieć: Jezu, ja zapraszam Cię, ja przepraszam Cię za moje grzechy. Ja wiem, że Ty umarłeś za moje grzechy, zmartwychwstałeś trzeciego dnia i chcę być zbawiony. Zapraszam Cię dzisiaj do mojego życia. Chcę stać się chrześcijaninem. Chcę zacząć czytać Biblię, chcę zacząć Ciebie poznawać. Może jesteś w takiej sytuacji. A może jesteś w tak bardzo komfortowej sytuacji jak Naaman, który musiał, mógł, nie musiał. Może jesteś w takiej sytuacji. Może nie chcesz się z kimś zgodzić. Może obrażasz się. Może wybierasz sobie, kiedy będziesz Bogu służył, kiedy Mu nie będziesz służył. Co Bóg może zrobić w twoim życiu, czego nie może. To chcę Cię zachęcić, w jakiejkolwiek jesteś grupie ludzi, jakakolwiek jest twoja sytuacja i historia z Bogiem, to chcę Cię zachęcić, abyś teraz przez chwilę, kiedy stoimy, spotykamy się teraz z Bogiem w modlitwie, żebyś Bogu to powiedział. Żebyś nie wychodził stąd, nie wychodziła stąd taka, jak przyszłaś. Jeśli potrzebujesz pojednać się z Chrystusem, zrób to. Jeśli potrzebujesz Mu w czymś zaufać, zrób to. Powiedz: Boże, nie potrafię, ale chcę Tobie ufać. Może szukasz odpowiedzi, to zawołaj do Boga: Panie, co mam robić? I daj mi wiarę, aby za tym iść. Tak, Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo, które jest tak pełne Twojej dobroci, Twojej miłości, które w tak potężny sposób pokazuje nam ogrom Twojej chwały i tego, w jaki sposób Ty działasz w życiu ludzi. Dzisiaj, Panie, dziękuję Ci za Kościół Dom, dziękuję Ci za pastorów Magdę i Szymona, dziękuję Ci za wszystkich liderów, dziękuję Ci za wszystkie zaangażowane osoby, dziękuję Ci za wszystkie osoby, które są Kościołem Dom, dziękuję Ci za wszystkich gości, którzy dzisiaj są na tym miejscu, za naszych bliskich. Tak proszę Cię, drogi Panie, aby Twój Duch Święty ich wypełniał. Tak proszę Cię o to, aby to pragnienie, które oni mają w tym sezonie, serce sługi, ręce do służenia, Panie, abyś Ty ich wypełniał. Modlę się, Panie, z tymi, którzy są w trudnej sytuacji, którzy potrzebują tej wody, nie wiedzą, co zrobić. Proszę Cię o to, abyś Ty im powiedział, co mają zrobić, jakich wyborów mają dokonać. Proszę Cię o to, abyś Ty dodał im wiary, aby mogli oczekiwać na Twoje działanie. Modlę się z tymi, Panie, którzy mają jakąś taką drogocenną rzecz, która przesłania im Ciebie. Tak, Panie, proszę Cię o to, abyś teraz Duchu Święty dotykał ich, dodał im wiary, aby odstawili tą rzecz na bok, aby zaczęli patrzeć na Ciebie, jaki Ty jesteś, aby może pierwszy raz zaczęli używać tego, co Ty im dajesz. Tak, Panie, prosimy Cię o to. Modlę się także z tymi, którzy może kłócą się z Tobą, kłócą się z ludźmi, kłócą się z Kościołem, żyją w jakiejś niezgodzie, chcą rzeczy robić po swojemu. Drogi Boże, proszę Cię o Twoją łaskę dla nich, aby oni zaczęli iść w pokorze z Tobą, w zaufaniu Tobie. Chcemy Ciebie, Panie, uwielbiać. Niech Twój pokój, niech Twoje zaopatrzenie, niech Twoja obecność spoczywa na tym Kościele, spoczywa na tym domu. Niech Twoje imię będzie uwielbione. Amen.
Amen.